Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Playa Egypt and Beyond The Complete Adventures. Jesteśmy w levelu numer... Ale nie cofej się. 3 chciałem powiedzieć. Który zwie się... Obelisk Sequence. Jest z nami oczywiście Lisbeth. Tak jest. Boże, i zaczynamy od nurkowania już. No. Koleś lubił wodę. Właśnie z tego powodu ta gra, o której ci wcześniej mówiłem, hydro... Fobia profesji by ci się nie spodobała, bo tam to jest... Gra polega głównie na wodzie. Jeżeli nie ma tam wąskich tuneli jakichś, to może bym w nią zagrała. Ale jeżeli jest takie nurkowanie jak ten tutaj zawsze, to nie. Jakaś ładna piramidka w tle. No, szklana. No nie wiem czy szklana, ale niebieska w każdym razie. Jak się ładnie rzuca w oczy. Spadła mi. Znaczy już zaczyna tutaj się rządzić, kurczę. Początek poziomu, a ona już swoje. No, niestety. To co będzie dalej, kurczę. Jak ona już tak teraz zaczyna. Sejwik. Jakaś kolejna kratka. Nieotwieralna tym razem. Ups. Kurde, muszę na okładce to zapisać. No właśnie tak chciałam powiedzieć, że... Tak sobie będziemy skakać i skakać. No. Kurde, ta kamera mogłaby się bardziej z boku ustawić. Byłoby ci za łatwo. Tak. 10 minut później. Jezu. Właśnie, muszę zrobić jedną rzecz. Przygotować się na liczenie czasówek w tym poziomie. Jezu, może by się tak tam... No, wreszcie. Jej. Brawo, Lara. Tylko nie spadaj. Nie strasz mnie. Nie, musiałem tak przejść, bo przez tą czachę by nie przeszła na nogach. Tak. Tylko ja tego nie wiedziałam, wiesz? Wyglądało po prostu jakbyś spadał. A co nam to dało? Zaraz zobaczysz. Nie. Piękny skok. Zanim to jeszcze... Damy tu. Jakieś ładne malowidła na ścianach. Jak to w Egipcie bywało. No. Ładnie. Tu gdzieś w jakieś znajdźki były. O, ta flary, no to mało potrzebne. Komu mało potrzebne, temu mało potrzebne. Ja nie pogardzę. A i tobie się nawet zdarza użyć. Powiedzmy. Co, jak ja cię zmuszę?
Ej, no, obraz, odetnij się, dziękuję. No bo ja doszedł go na to już coś lepszego. Robert. No to już jest przynajmniej fajne wyposażenie, fakt. Jak na razie to strasznie dużo pomieszczenia i tak generalnie puste. No. Fuksa. Ty masz często fuksa. Jakby nie patrzeć. Apteczka, to ja. No aha, też nie używasz. To po co ci ona? Chyba, że chcesz zrobić statystyki. Może. Ale nie wiem, czy tu już jakieś używałeś. Mogę ci powiedzieć. 4. O kurde, no to jest jakiś, nie wiem, rekord dla ciebie. Zapisz sobie czasówka numer 1. Musiałeś go przygotować do liczenia. Tak. Mam tutaj notes, mam ołówek. Serio? Tak. Muszę jeszcze tylko kiedyś obejrzeć te pierwsze dwa... Ojej. Te pierwsze dwa levele i podliczyć, ile tam było. Jezu. Może to... Kręciło. Gdyż, że czasówka to jeszcze... Ona się o wszystko obija, tak? Rewelacja po prostu. No Jezus, już myślę, że się zatrzymy nakręcła, a zleciała. A tak muszę od razu wczytać, bo znam tutejsze czasówki, ona jest co do ostatniej sekundy zrobiona, więc... Aha, no pewno, tutaj nie ma innych. Nie ma sensu próbować jak spadnie czy coś. No kurde. A, dobra. No, Lara jest dzisiaj wyjątkowo upierdliwa. Ja już to widzę po tych kilku minutach. No, wreszcie. Byle teraz się znowu nie zatrzymać gdzieś na jakichś ścianach. Kurde. No właśnie. No, się zamkło. Ale nie jest tak źle. No nie wiem. Spoko, teraz się uda. Ja ci to mówię. Aha, tu jest, no właśnie, się zastanawiam, gdzie ta kratka w ogóle jest. No bo tu nie, jest plecak tak złośliwie dany. Mhm. A można go jakoś potem zabrać? A, jeszcze tam będę łaził po tej lokacji, to wtedy go wezmę. Mhm, no to przynajmniej tyle. Znaś na drabinkę. Tym razem, ale na samą górę. Na sam szczyt. Pochwały i złoto. Zawsze mam wrażenie, że to się... Zawali. Tak. Zawsze jak takie kraty są, to... Aż nie wierzę, jak można po tym biegać. No, dotarliśmy do pomieszczenia z dwoma kratami i trzema przyciskami. Otworzyć musimy tą kratę. To przejście to jest do resetu przycisków.
Co najciekawsze, to tu trzeba po prostu na chybił trafił robić te przycisk, kombinacje przycisków, metodą prób i błędów, bo nigdzie żadnych podpowiedzi nie ma. Aha. Czyli generalnie po prostu, żeby była większa rozrywka. No. Żeby można było próbować i próbować. I teraz o, ma shotgun. Więcej krat. Wzięcie shotguna otwarło te kraty, jedne, drugie. Właśnie. Zielony stworek. Właśnie się chciałam zapytać, co to za żaba, bo... jakoś tak... ciężko mi było to stwierdzić. I jeszcze kolejne przyjemne pomieszczenie z kratami. Ale tu i na jedne trzeba otworzyć. No to jakiś postęp. To się otwarło, tam zaraz pójdziemy. Zaś ta żaba. Sympatycznie ten stworek wyglądał. Sympatyczny. No sympatyczne. Takie oczko miał fajne. O, tu trzeba dwie kraty otworzyć. Tą i tą. Ja. Tą się w inny sposób otwiera. To znaczy? Dowiesz się w swoim czasie. Ach. No też za bardzo nie pamiętam. Aha. Chciałam powiedzieć, że mnie uczysz cierpliwości po prostu, a tu po prostu nie pamiętasz. Okej. No i czemu to się nie... To też jest na... Czyli co, znowu przyciski? No. No teraz trafi w odpowiednią kombinację. A tych kombinacji... nie było... Nie ma aż tak wiele. No. O, chyba trafiłem, bo reset się nie włączył. Tak powiem. Może tu się otworzy teraz? Nie. Czyli to nie to. No trochę tu możliwości było. Do otwarcia. A, tu się otwarło. Mhm. To idziemy. Byleby to była właściwa droga. A nie jakaś podpucha. To jest sympatyczne. O, źle zrobiłem, miał od razu biegnąć, jak na tym stanąłem. Ale jakieś sympatyczne pomieszczenia. Bardzo. Ciepło tam musi być. Na te mrozy to tak akurat. No. Je, i moje ulubione skakanie. Pośredni safe. Jak to? Jak zwykle. Jak możecie zauważyć, to tu na tą pochylnie skoczył mimo tych ogni, ale Lara się nie zapaliła. Ona jest ognioodporna. I fajnie, więcej skakania. Coś ci za dobrze idzie. Sam się dziwia. Nie chcę nic mówić, ale coś ci za dobrze idzie.
Amunicja. Ileż w ogóle mam tej amunicji? 60 do rewolweru, 42 tych, to co? 18 white shotów, całkiem 12, 20 tych, 0 tych i 20 eksplodujących. Tak, całkiem tego tam masz. O Jezus, po coś ci mi się odwróciło, kobieto. Ła, zapaliła mi się. Tu już nie była ognioodporna, tak? No, zrobiła się żywą pochodnią. Przynajmniej ciepło jej było. Podoba, jak ona po tej ścianie idzie. No. Jak się tak na tą ścianę patrzy, to niby się wydaje, że nie powinna móc się jej złapać. No właśnie. To tak jak pająk chodzi po pojonowej ścianie, to tak Lara widocznie też potrafi. Zapisz sobie czasówka numer 2. Dobrze. Aha. Ach. Prawie. Nie brakowało. Za ładnie. Rozumiem, że do tej kratki tylko to była czasówka, tak? Tak. Tak. Wygląda jak cmentarz. Nie no, te obeliski tam tak jakoś cmentarnie mi się skojarzyło. No. To po co żeśmy przyszli jest tu. O. Dragon mask. Śliczna twarz. I co, nic tu więcej nie ma w tym pomieszczeniu? Nie. Takie wielkie pomieszczenie dla jednej maski. No, cóż. To pomieszczenie i to pierwsze tu dla jednej maski. No właśnie. No, ale tak to zawsze było w Tomb Raider. No też fakt. Słuszna uwaga. Kąpiel okazała się zbyt gorąca. Tak. Lara nam się ugotowała. No i znowu wracamy do przycisków. Kolejne kombinacje. Tak, no jakie? No inne niż te poprzednio. Zapewne. No to na pewno. Spróbujmy tak. Ja zaś pewnie poszła po kolei. A, coś się otworzyło, bo nie wyszły te przyciski. A, tu się otworzyło. Ciekawe, co nas tam czeka. Nie zapadło się. Myślałam, że się zapadnie.
Tu jest zagadka z lustrem ogólnie. Jak się przyjrzycie, tu na podłodze są przy tych klapach trzy takie ciemniejsze tekstury, których tu nie widać. I tu trzeba na nie stanąć, żeby ten przełącznik, co jest tam w rogu na ścianie, się tu u nas pojawił. Sprytne. No i ja się zawsze zastanawiam, jak ten gościu to zrobił, nie? No. Owszem. To jest jakaś kolejność tych przycisków? Znaczy tych tekstur? Chyba nie. No. Muszę zobaczyć, jak była ta trzecia. Tu. Dobra, ja i tak bym miała problem z przeniesieniem tego potem na tę podłogę. O. Przełącznik się już pojawił. Kolejna sprawa, tu jak widzicie są trzy zapadnie z trzema maskami. No są. I tych dwóch tu na tych lepiej nie ruszać, bo to się źle skończy. Dopiero trzeba tu ten przełącznik i ta co się tu paliła jest prawidłowa. Ale i tak nas gdzieś wywiało. Moje ulubione znajdźki. Najbardziej przydatne dla ciebie. Jakaś drabinka. Za tobą. No. Ale na razie jej nie możemy użyć, bo klapa jest zamknięta. Aha. Na razie mamy zagadkę z kostkami. Znowu taką fascynującą zagadkę, żeby popatrzeć jak Lara posuwa bloki. To się czymś wyróżnia w ogóle te kostki? Nie bardzo. Bo tak właśnie nie wiem, czy u mnie to tak po prostu widać, czy faktycznie to jest. Znaczy z reguły czym się tam zawsze wyróżniają, są trochę inne, ale tu faktycznie trochę ciężko je. No właśnie wiem, bo zazwyczaj to widać tak na dobrą sprawę, które się ruszają, a tutaj to ni w ząb jakoś nie. No. Tak podchodzić, kurczę, do każdej po kolei i ten. Dobra. Ziemia się potrzęsła. To znaczy, że się coś otworzyło. A mianie... Widzicie tutaj, ta kostka się obniżyła, że mamy dojście tu. Dobra. Ja bym się tu pogubiła. To jest jakiś totalny labirynt. Nie jest tak źle. No nie wiem. Jak się ogląda, to jest strasznie. Najpierw zróbmy to. Bez powodu nam tego miejsca tam nie pokazało, jakby co. No właśnie tak. Tu nigdy nic się nie dzieje bez powodu.
Jej, ale ona się musi nabiegać po tych korytarzach. Takie zagadki nie są dla ludzi, co nie mają cierpliwości raczej. No nie są. Mogę ci to od razu powiedzieć, że nie są. I ciężko by miały osoby, które nie mają poczucia kierunku, które gubią orientację w terenie. No. Ja nie mam pojęcia w ogóle, z którego kąta ty, w który biegniesz. Wiesz, jakbyś tam grała, to może byś się bardziej orientowała, nie? No, może bardziej, aczkolwiek niekoniecznie. Kurde, co jest? Aha, jeden za dużo przesunąłem, dobra. Tak ci się to spodobało, że postanowiłeś sobie za daleko przesunąć. No, co się uderzyło. Ja się potem nie dziwię, że ona się nie słucha. Jak ją tak bijesz i tak ją źle traktujesz, to dlaczego nawet się miała ciebie słuchać? No też musiał mieć dobrą głowę do tego, żeby to wymyślać. No. I to zrobić tak, żeby to działało dobrze. A no. Więc pełen szacun dla twórcy. Będzie naprawdę bardzo pasjonujący fragment. No. Patrzycie, jak się biega za